Kolego Janie, jest kolega znawcą historii i religii. Coś na temat islamu, bo jedna demonstracja, druga demonstracja, jeszcze większa od poprzedniej i tak naprawdę my się czegoś boimy. I czy słusznie się boimy i czego się boimy? Że my się tak nie tak bardzo boimy religii, której tak notabene nie znamy. Poza tym no dzisiaj ludzie wytresowani przez polityczną poprawność mówią, no a niech sobie każdy tam wierzy w co chce, no przecież to każdy ma prawo wierzyć w co chce. No z tym, że islam to nie jest tylko religia, to jest cała cywilizacja, to jest system prawny i tak dalej, a tu już się zaczynają schody, bo jest to system na przykład prawny absolutnie niekompatybilny, prawda, w stosunku do naszego systemu prawnego, tutaj polskiego, europejskiego i tak dalej, więc te rzeczy pogodzić się ze sobą absolutnie nie dadzą. No albo prawo wypracowane w kręgu cywilizacji łacińskiej, albo prawo islamskie, to są dwie różne rzeczy. Poza tym no, politycznie poprawni różni lewacy wyśmiewają się z chrześcijaństwa, z religii chrześcijańskiej, której notabene uważam nie znają i gdzieś tam wynoszą pod niebiosa rzeczy, których uważam też nie znają, bo gdyby dobrze wiedzieli, co się kryje za cywilizacją islamu, za prawem islamu, to by wcale tak bardzo za tym islamem nie byli, bo raczej islam nie jest tolerancyjny dla ateistów. Prawda? Czy dla ludzi naśmiewających się z religii, no o czym świadczy chociażby atak na redakcję Charlie Hebdo. No tak, ale tutaj mówisz, że lewacy się wyśmiewają, ja natomiast widzę, słyszę co kawałek i oglądam w telewizji, jak pan z SLD, Iwiński niejaki, powołuje się na Franciszka. Co drugie słowo to Franciszek papież, papież Franciszek i on tylko o Franciszku papieżu mówi, a przedtem z mojej wiedzy i z naszej wspólnej wiedzy wynika, że powoływał się na Stalina, Breżniewa, nie? A teraz na Franciszka. No, więc lewacy no nie tak bardzo stronią od religii katolickiej. Czy nie stronią? Mój Boże, Zagłoba by to skomentował, diabeł ubrał się w ornadiogo, że ogonem nam przedzwoni. Oni się teraz będą powoływali na miłosierdzie chrześcijańskie. No jakże to? No przecież tu trzeba okazać miłosierdzie tym uchodźcom, no, noszącym markowe ciuchy, prawda? Mającym dobre telefony komórkowe. Biedni uchodźcy. Nie widać, żeby byli zmęczeni drogą za bardzo. Poza tym, no, pan profesor Wolniewicz powiedział bardzo ważną rzecz. Jeżeli ktoś mi na siłę wchodzi do mojego mieszkania, do mojego domu, niezaproszony przeze mnie, tylko się dobie, to ja mam otworzyć drzwi jak szeroko i mam go przyjmować z dobrodziejstwem inwentarza? No jak to jest? Przecież ci ludzie nie prosili nikogo tutaj o gościnę. Oni tu wleźli, na siłę wleźli. No widać te utarczki z policją, to przedzieranie się przez płoty. Oni tu przychodzą na siłę. I oni chcą wbrew naszej woli, znaleźli się już na naszej ziemi i teraz chcą, żebyśmy my jeszcze ich przyjęli i utrzymywali, a jakże, bo oni zapracować to nie bardzo, tylko liczą tam, gdzie jest większy socjal. Na szczęście w Polsce socjalu wysokiego nie ma, więc oni tęsknią za Niemcami. Lepiej wykształceni, chętni do pracy, znajdą przytulenie w Niemczech. Oczywiście. Natomiast ci gorsi przypadną nam w udziale Polakom oraz innym z drugiego obiegu Europejczykom. No ja bym tutaj poprosił znawców islamu, tylko ich się nie dopuszcza, tych prawdziwych znawców islamu się do mediów nie dopuszcza, żeby powiedzieli, kim według religii islamskiej i według prawa islamskiego jesteśmy my. My to znaczy kto? Europejczycy, chrześcijanie, kim my jesteśmy? Dobrze, ale Europejczycy czy chrześcijanie, bo to jest różnica. Jedni i drudzy. Jeżeli na przykład ja wiem, że na mapach produkowanych przez islamistów, na przykład Kamieniec Podolski, wielka twierdza na Podolu, niegdyś Polska, dzisiaj na Ukrainie, Kamieniec Podolski jest jako ziemia islamu, prawda? Ziemia muzułmańska. Dlaczego? No bo według ich wierzenia to, co zdobyła szabla proroka, to już należy do islamu. Podobnie tam, gdzie się muzułmanin osiedlił, gdzie zaczyna uprawiać ziemię, to już jest ziemia muzułmańska. No tak być nie może. Oni tu przyjdą wielką masą i teraz co powiedzą? Teraz to jest nasza ziemia, bo my tu mieszkamy, my tą ziemię uprawiamy. Tak? O to chodzi? Jesteś teologiem. Jakbyś naszym widzom mógł przybliżyć, jak to się stało, że się pojawił islam? A mój Boże, to jest taka masa filmów na Zachodzie krąży. Oczywiście w drugim obiegu, bo te pierwsze media te głównego nurtu tego nie puszczą, bo to byłoby niepoprawne politycznie. No gdzieś to tam się w VII wieku na pustyniach, prawda, arabskich
w początkach VII wieku wykluło i w ciągu kilkudziesięciu lat, nie minęło 100 lat, a islam jako formacja, nie jako religia, jako pewna formacja cywilizacyjna podbiła chrześcijańskie kraje Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki, podbiła ogniem i mieczem, zawojowała. To jest taka prosta alternatywa. Albo przyjmujecie islam, albo nie przyjmujecie islamu. Jeżeli nie przyjmujecie islamu, ale nie walczycie, będziecie ludźmi drugiej kategorii. Jeżeli nie przyjmiecie islamu, chwycicie za broń, wyrżniemy was, uczynimy z was niewolników. Tak, tak prosta sprawa. Te kraje, które dzisiaj Egipt, prawda, Syria i tak dalej, te wszystkie kraje, które dzisiaj nazywa się krajami arabskimi, były krajami chrześcijańskimi. Aż przyszli właśnie Arabowie i podbili, i wyrżnęli, i kobiety zgarnęli do swoich haremów. No, co to jest harem? No taki burdel sułtański, czy burdel, prawda, jakiegoś możnowładcy, prawda, muzułmańskiego. A Polacy mają się cieszyć, oglądając serial turecki, prawda, o Roxolanie, którą Tatarzy w Rohatyniu porwali dzisiaj na Ukrainie, 70 km od Lwowa, wywieźli, sprzedali i ona trafiła do haremu sułtana Sulejmana, została potem jego żoną. Tym się Polki dzisiaj zachwycają, jak to pięknie żyć w burdelu, prawda? Pięknie. No ale może Polki chcą właśnie w haremie żyć. No mój Boże, no tak, tylko dlaczego my, ich mężowie, bracia, kuzyni i tak dalej, mamy spełniać ich zachcianki? Jeżeli chcą iść do burdelu, przepraszam, jest tyle państw muzułmańskich, niech wyjeżdżają i niech tam idą sobie, no. A czy to przypadkiem nie skończyłoby się na tym, że nasze kobiety, tak jak jeszcze za czasów Gala Anonima, były brane do niewoli tutaj z terenów Polski przedchrześcijańskiej, a mężczyźni szli albo do Pragi, albo na Wolin, tam byli kastrowani i w niewolę. Czy dzisiaj... Ale Mirku, dlaczego ty mówisz o takich zamierzchłych czasach? Przecież myśmy od momentu, kiedy pierwszy najazd muzułmański na Polskę miał miejsce, czyli w roku 1241, to się pod Legnicą skończyło, aż po rok 1699, kiedy w Karłowicach na terenie Bałkanów zawarto układ, na mocy którego Podole i część Ukrainy po 27 latach okupacji wracały do Rzeczypospolitej, mieliśmy 450 lat doświadczeń z islamem. 458 lat. W tym czasie ponad 1,5 miliona ludzi porwali, wywieźli, sprzedali jak bydło, prawda. Z Węgier wywieźli no drugie tyle co najmniej, z innych krajów. My mamy doświadczenia z islamem, my nie chcemy tu islamu. Po to Sobieski wojował. Po co Sobieski wojował? No po to, żeby tu nie było islamu i żeby nam muezin, prawda, nie wyśpiewywał 5 razy dziennie Allah jest wielki, a Mahomet jego prorokiem. Czyli co nam proponujesz? Co mamy zrobić? No bo sami nie wiemy, większość ludzi, którzy ogląda telewizję, no ma poważne wątpliwości, bo telewizor mówi, przyjmijcie ich, to są, odpłaćcie się za solidarność, przecież to nie kto inny jak na dworze szacha, czy padyszacha, wzywano ambasadora Polski, czy przybył poseł z Lechistanu przez 123 lata. To jest piękna legenda. Nie ma dowodów na to, że tak kiedykolwiek było. No, Turcy oczywiście, kierując się interesem własnym, pozwalali Polakom, emigrantom, robić zaciągi, jakieś formować legiony do walki z Rosją. No, na przykład w czasie wojny krymskiej Mickiewicz tam jeździł i tam umarł zresztą w Konstantynopolu. Tak, to... Natomiast mówię, 458 lat doświadczeń, nieustanne najazdy, czterema szlakami Tatarzy do Rzeczypospolitej się wdzierali, rabowali. No, jeden z takich rajdów rozbił Sobieski, odbijając ponad 40 tysięcy jasyrów. 40 tysięcy ludzi, którzy spętani byli pędzeni batami na Krym. To był jeden z takich najazdów, 40 tysięcy ludzi. A takich najazdów było rok w rok, przez 458. 160 kilka wielkich najazdów było, nie licząc kilkuset mniejszych wypadów tatarskich. Mało tego jeszcze, całe połacie ziem splądrowane, spalone. Takie miasto Złoczów było kilkanaście razy odbudowywane, bo było palone do fundamentów, dopóki w XVII wieku tam nie postawiono porządnego zamku. Dopóki nie było zamku, dopóki nie było murów obronnych, to ukraiński już nieżyjący historyk Orest Maciuk pisze w swojej książce Zamki i Fortece Ukrainy Zachodniej, że przynajmniej raz na 15 lat każda miejscowość nieposiadająca murów obronnych szła z dymem.
Czyli my Polacy mamy bardzo duże doświadczenie w stosunkach katolicko-islamskich. No bardzo, bardzo smutne mamy doświadczenie i ja powiedziałem tak, że dopóki gdzieś tam na wschodzie jest 40 tysięcy naszych rodaków, nie Kazachstan, Ukraina, 40 tysięcy naszych rodaków chcących przesiedlić się tutaj, jeżeli tym ludziom się nie pozwoli tu osiedlać, a bierze się gdzieś nie wiadomo skąd obcych, no to zaraz pytanie, czy to jest polski rząd i komu ten rząd służy. Jeżeli ten rząd służy swoim wyborcom, czyli nam, którzy utrzymujemy ten rząd, to niech ci ludzie się zastanowią, bo jak nie, to ich pogonimy, będą uciekać jak Czałczesku. No, Czałczesku nie uciekał. Uciekał helikopterem z dachu. Ale nieskutecznie. No, nieskutecznie to już jest dalszy ciąg. Kto go załatwił, no to w tej chwili już też wiadomo, że to nie jakiś gniew ludu, tylko go służby odpowiednio załatwiły, to też wiemy. Natomiast jeśli chodzi o to, w myśli religijnej, filozoficznej Zachodu jest coś takiego jak porządek miłowania. Ordo caritatis, jest coś takiego, najpierw najbliższa rodzina, mąż, żona, prawda, i tak dalej, później dalsi krewni, później rodacy, a dopiero później obcy. A my byśmy chcieli rodakom powiedzieć, nie, my was tutaj nie przyjmiemy, ale obcych przyjąć. Zupełnie obca cywilizacja, zupełnie obca kultura, zupełnie obca religia i plany na przyszłość jakie? Rozmnożyć się. No, Polska jako pierwsza uznała Kosowo. A co to jest Kosowo? A to jest dla Serbów Kosowo, to jest tak jak dla Polaków Gniezno. I tam Turcy naflancowali muzułmanów, i oni się rozmnażali jak króliki, po jakimś czasie demokratyczna większość se przegłosowała niepodległość. Demokratyczna, spluwam, bo nie jestem demokratą. Jeden z kandydatów na posła, Grzegorz Gębalski z ugrupowania Kukiz, powiedział, że brać się do roboty i robić dzieci. Czy to jest też sposób na walkę z islamem? Trochę za późno, bo my mamy do czynienia, to co pan profesor Wolniewicz mówi w swoich wystąpieniach, z prawdziwą inwazją. Pytałeś co robić, jeszcze raz odwołuję się do pana profesora Wolniewicza. Jeden z tych filmików, o których mówiłem, ma taki tytuł, co robić? I właśnie pan profesor tam udziela odpowiedzi na pytanie, co robić? No a co ty byś powiedział, co robić? Ty. No przede wszystkim ci ludzie skądś tam gdzieś przybywają. Czyli jeżeli ktoś sobie tego nie życzy, to u swoich wód terytorialnych rozstawia tam jakieś kutry patrolowe i nie dopuszcza żadnych łodzi, żadnych okrętów wyładowanych tak zwanymi uchodźcami na swoje wody terytorialne. Nie dopuszcza po prostu. Czyli to, że przypływają do brzegów Europy imigranci, jest odgórne przyzwolenie na to, żeby oni przypływali, tak? Oczywiście, tak. Podobno gdzieś tam znaleziono jakąś broszurę instruktażową w języku arabskim, gdzie granice najlepiej przekraczać, gdzie lepszy socjal dają i tak dalej. Ale kto to robi? Możemy się tylko domyślać. Nasi widzowie są domyślni, ale ci, którzy oglądają telewizję i tasiemkowce, to oni raczej mają problem z tym. Wymieniać z nazwisk to nie będziemy nikogo, dlatego że po prostu oni teraz się wzięli za sposób i pozywają tych, którzy tam gdzieś rzucają nazwiskami. No są różni filantropi. To ci, którzy się powołują teraz na papieża Franciszka, też do nich należą? To znaczy, no, profesor Chodakiewicz kiedyś powiedział tak, że jacyś znajomi go namawiali, prawda, no, żeby zaczął eksperymentować z homoseksualizmem, no bo to trzeba wszystkiego spróbować. On powiedział, a włożysz łeb do pieca? No gdyby mi papież kazał włożyć łeb do pieca, to bym go nie włożył, prawda? Albo. Zwłaszcza jeżeli tutaj na papieża się powołują tacy ludzie jak pan Iwiński, czyli mówię, diabeł ubrał się nad ogonem, nam przedzwoni. No, dla nas, jeżeli Jezus powiedział, nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie, a tu nagle muzułmanie twierdzą, że ich prorok i tak dalej, a Jezus powiedział, że kto tam przyjdzie jeszcze, to będzie fałszywym prorokiem, to będzie oszustem, tym, tamtym. No, albo. Innego wyjścia nie ma. Albo Jezus, albo Mahomet. Nie ma innego wyjścia.